Witam wszystkich na warsztacie. Dzisiaj rozbiórka takiego urządzonka, czyli jakiś podgrzewacz wody. Podgrzewacz, który dostałem w paczce od Agnieszki Sulejówek. Zaglądnijcie do Agnieszki na kanał. Rozbierzemy go, zobaczymy, co ma w środku, z czego on jest wykonany, co będziemy mogli odzyskać z niego. Sprawdzimy boczem. Widzicie to? On jest cały miedziany. Końcówki mosiężne. Odkręcimy. Proszę bardzo, wszystko miedziane. Grzałki też. Jedynie co jest, to jest kawałek tu mosiądzu. Odetniemy go. O, on tu jest spawany z miedzią. Także to jest cały. Tu jest miedź. Tu jest trochę mosiądzu, ale to tego już nie będę odcinał. To zostawię razem z miedzią. Także zobaczymy, ile tego wyjdzie. Także nerka zapełniona miedzią. Sprawdzimy sobie, ile tego mosiądzu tu jest. A nie dużo, bo nie dużo. 140 gram. I zobaczymy, ile tej miedzi jest. Grzałki wrzucam razem do miedzi, bo dopytywałem się, jak to jest z tymi grzałkami. Powiedzieli, że można spokojnie wrzucić, jak nie jest dużo tego, razem z miedzią. No to ważymy. I miedzi jest 720 gram. Także fajna, fajna rzecz, taki podgrzewacz starego typu, wszystko miedziane. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Agnieszka, dziękuję jeszcze raz za ten prezencik. Pozdrowionka, do następnego razu, do widzenia.